Cześć, witajcie na blogu Hopster Blog. Kolejna degustacja i kolejna propozycja browaru Cormoran i kolejny wariant 1 na 100. W końcu udało mi się odnaleźć w Carrefourze w cenie 4,99. Także dość sporo jak na piwo jednoprocentowe, bo z tego co pamiętam wersja żytnia lekka APA, no to ona kosztuje dużo mniej. Ona kosztuje od 3,30 do 4 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Więcej niż 4 to nie widziałem, a tutaj piątka, także dość sporo, no ale cóż, no tak, takie są realia. 1 na 100, pigwowiec i miód, tak się nazywa to piwo, tak się prezentuje. Etykieta pomarańczowa, ja rozumiem, że miało być nawiązanie do pigwowca, który jest pomarańczowy, do miodu, który też taki wpada właśnie w taki kolor, no ale jednak nie wyszło to dobrze. Tak mi się wydaje, że etykieta nie jest czytelna. Mamy tu czcionkę białą, pomarańczowe tło, wszystko się zlewa, nic nie widać. Nietrafiony moim zdaniem, aczkolwiek rozumiem kolor, wybór tego koloru. Tak się prezentuje. Kapsel taki czarny, ale nie golas. Prawda, tak. I co? 1 na 100 pigwowiec i miód, 1% light ale z naturalnym sokiem pigwowca i miodem. Pigwowiec nie mylić z pigwą. Szczerze mówiąc, nie wiem dokładnie, jaka jest różnica. Oczywiście są to dwie różne rośliny, ale pigwowiec chyba jest bardziej cierpki, z tego co tam gdzieś kiedyś słyszałem, no ale to tylko ze słyszenia. No dobrze. Piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Ekstrakt 8,5. Chyba w tej wersji zielonej było około 6, z tego co pamiętam. Także powinno być słodsze. Składniki: woda, słody jęczmienne, jasne i ciemne, słody żytnie, jasne i ciemne, słód pszeniczny, naturalny miód 3%, naturalny sok z pigwowca 2,4%, czyli miodu więcej niż pigwowca, to zła wiadomość. Chmiel i drożdże. Ważne do 5 listopada 2018, czyli jeszcze 2 miesiące. To dużo i mało. Nie wiem jaka była data produkcji, także ale 2 miesiące, no to już jakby piwo pasteryzowane to już niewiele. No ale co tu mogło się utlenić? Miodowo? Mamy tu miód w składzie, także... To tego się obawiam. Obawiam się tego miodu. Pigwowiec bardzo fajnie, ale miód... Co on tu miał wnieść? Co, jaki był zamysł autora? Nie wiem. I trochę się dziwię, ale nieważne. Przekonamy się po otworzeniu butelki. Także potem się nagrywa i jedziemy. Dobrze. Piwo schłodzone, ale już było kilka 15 minut poza produktką, także... Ta temperatura wzrosła, myślę, bardzo. Co w aromacie? Owocowy. Miodowy. Gdzieś muszę powiedzieć, że czytałem już, słyszałem już pewne opinie na temat tego piwa, bardzo pozytywne, że miodu nie ma, ale ja tutaj czuję miód. Powiedziałbym, że nawet ewidentny. Ja, może tak. Pigwowiec z pigwowcem. To jest owoc ciekawy, przyjemny. Ja akurat pigwę lubię. I pigwowca myślę, że też. Ale miód tylko i wyłącznie w wersji na bułce z masłem. Tylko i wyłącznie w takim wariancie. W żadnych cieczach nie pasuje mi miód. Czy to w herbacie, czy w jakimś... Nie wiem, no czy w piwie, to nie za bardzo. No miodowy aromat, no niekoniecznie. Mówię, tylko na kanapce. Takiej wersji. Dlatego no, miód niekoniecznie jestem fanem, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie w smaku. Także w aromacie jest owocowo, taki jakby właśnie w pigwę wpadający aromat, no i jest też miód, aczkolwiek bardzo przyjemnie, słodko, owocowo, no, ładnie pachnie. Tak, trochę wymusimy pianę. Bardzo ładna barwa. Powiedziałbym, że no taki głębokie złoto, niemalże już pomarańcz, aczkolwiek tu w przewężeniu tak bardziej jednak w żółte wpada. Złoto, żółć. Piana średnio i drobno oczkowo, ładna biała, raczej się będzie utrzymywać cienka warstwa. No ładnie prezentuje się, bardzo ładnie, apetycznie, fajnie i jest zmętniony. Co w aromacie mamy z tego kieliszka? Tu miód wyszedł bardziej,
Muszę powiedzieć, że no niestety ja nie, no nie pasuje mi ten aromat. Nie pasuje mi ten aromat, bo jak, nie wiem, czy ja jestem przewrażliwiony, czy mam niską tolerancję tego miodu, ale no, wyszedł mi na pierwszym planie. No, wychodzi na pierwszy plan, moim zdaniem. Miodowy, po prostu miodowy. Gdzieś tam słyszałem komentarze, że miodu nie ma, miodu w ogóle nie czuć. On jest tylko w składzie. No nie, no jest tutaj ewidentny miód. No nie da się tego, nie da się tego nie wyczuć, tak mi się wydaje. Ale oczywiście gdzieś tam skomponowany z owocowością taką, może też od chmielu, może też od tego pigwowca. No ogólnie razem to wszystko gra jakoś, ale ten miód mi przeszkadza jednak. Mi to jednak przeszkadza. Jest słodki, owocowy, ale no ten miód jednak wyczuwam. Spróbujmy. Smaku jest dużo fajniej, bo nie jest tak słodki, jak się bałem, że będzie. Ten miód tutaj już nie odgrywa pierwszy skrzypiec. Tutaj schodzi dalszy plan jednak. Bardzo fajny. Wchodzi kwaśność. Kwaskowość taka, ale delikatna kwaskowość. Myślę, że od tego pigwowca. Bardzo fajna podbudowa słodowa. Wyczuwalna jest. Piwo wydaje się no półpełne, powiedziałbym. No nie jest to piwo wodniste. Na pewno nie. Wydaje się miało normalnie tam, nie wiem, 4, 5, 6% alkoholu. Jest pijalny, gazowany bardzo optymalnie. Mówię, podbudowa słodowa, taka fajna, przyjemna kwaskowość, przełamana tą słodyczą od miodu jednak jest oczywiście, ale fajnie to jest zbalansowane. No przyjemnie się pije, przyjemnie się pije. Szczególnie, że w tym momencie akurat mi się chce pić bardzo. Ale ten miód jest oczywiście wyczuwalny. Jest miód wyczuwalny, w aromacie było go więcej. W smaku już schodzi na dalszy plan. Bardzo dobrze. I przychodzi też, teraz czuję, fajna, przyjemna kontra goryczki. No, bardzo fajnie. Po aromacie troszeczkę się obawiałem, co to będzie w smaku, ale jest dobrze. Jest dobrze, jest kwaśność, przede wszystkim bardziej, więcej kwaśności niż słodyczy, zbalansowana. Kwaśność, słodycz, goryczka. Idealnie. Myślę, że fajna propozycja. Ja oczywiście wybieram tą zieloną wersję Light Upa. Żytnią, lekką apę. No to jednak trafia bardziej w moje gusta. Tam jest grapefruit, tam jest goryczka konkretna. Wytrawne to piwo jest, agresywne. To mi się podoba. To jest bardziej łagodna wersja. Bardziej taka owocowa, powiedziałbym. No ale ten miód, no nie wiem po co on tutaj jest. Ja bym go wyrzucił, szczerze mówiąc, ze składu i pozostałby sam pigwowiec, byłoby myślę, że jeszcze fajniej. Fajnie to jest skomponowane, że przełamana kwaśność słodyczą, ale no jednak, no nie wiem. Nie płakałbym, gdyby nie było tej słodyczy tutaj od miodu. To mimo wszystko brawo dla browaru, brawo za odwagę, za takie połączenie i czekamy na kolejne propozycje. 1 na 100. To było tyle. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Dajcie w górę, że podobało się. Spróbujcie sobie. Na pewno w Carrefourze jest dostępne. Około 5 zł. Może będzie w promocji, może będzie taniej. Cześć.